Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Piotr Szymański. Kilka miesięcy temu prezentowałem na łamach Model TV poradnik dotyczący wyboru odpowiednich kart graficznych. Pomyślałem sobie, że warto zaktualizować ten poradnik, przedstawić jeszcze większą gamę różnych modeli. W związku z tym w dniu dzisiejszym prezentuję Wam polecane karty graficzne od 350 do 1000 zł. Będzie się sporo działo, będzie dużo fajnych modeli i myślę, że z tej prezentacji wyciągniecie naprawdę bardzo dużo interesujących wniosków. Tylko słowem wstępu powiem, że nie będę prezentował kart graficznych od 200 do 350 zł, z tego względu, że te karty graficzne często prezentują bardzo zbliżony poziom wydajności, a jak już to nie odbiegające za bardzo od wydajności iGPU, a więc zintegrowanych kart graficznych, które są dostępne w wielu procesorach. Za taki przykład podam chociażby wydajność APU. A87650K i R7, która jest zamontowana właśnie w tym układzie. Jak się okazuje, ten właśnie procesor, właśnie z tym iGPU, prezentuje poziom często wyższy od R7240, która to dostępna jest w kwocie około 280 zł. To pokazuje, że warto nieraz zainwestować w inny układ, być może w układ, który łączy w sobie procesor i zintegrowany układ graficzny. Także to tyle słowem wstępu. Teraz już przechodzimy do polecanych kart graficznych, które prezentują wyższy poziom od zintegrowanych układów i przede wszystkim dostępne są w niewiele wyższej od tych kart, które no, nie cenią sobie opłacalności. Pierwszą z kart polecanych przeze mnie jest Radeon R7250X od firmy XFX z 1GB pamięcią. Jest to model, który jest tak naprawdę odświeżonym HD 7770 z nieco wyższymi taktowaniami rdzenia. Jeśli chodzi o ten model, on prezentuje znacznie wyższą wydajność od HD 7750, a więc od R7250, a kosztuje tylko 30 bądź 40 zł więcej od tego modelu. Jeśli pytacie się o pamięć, tylko 1GB, pamięć, to odpowiadam Wam na to, że ta karta graficzna nie jest stworzona raczej do gry na wysokich detalach. Jest to karta przeznaczona do gry Full HD, a także w niższych rozdzielczościach, gdzieś na poziomie detali średnich bądź nawet niskich. Nie spodziewajcie się za dużo strony wydajności od tej karty graficznej. Natomiast mówię, ten poziom myślę, że detali niskich bądź średnich w wielu nowych tytułach powinien zostać spełniony i powinniście zagrać sobie na przyjemnym FPS-ie właśnie w te gry. Także to tyle jeśli chodzi o tą kartę. Na pewno ona nie będzie należała do cichych modeli, to już mogę zagwarantować. Ten malutki wentylator będzie dość mocno obracał się w trakcie obciążenia, no ale musi się z tym pogodzić. Niska cena, no niestety, ale wiąże się z tym, że no nie można wszystkiego oczekiwać od karty graficznej. Drugim modelem karty graficznej, którą będę chciał przedstawić jest GTX 750 od firmy MSI. Z fabrycznym przetaktowaniem zegarów rdzenia. Bardzo interesujący model, który, po pierwsze, charakteryzuje się dość niską ceną, a po drugie, prezentuje wydajność o 20% wyższą od R7250X. Oczywiście mówimy tu o ogólnieniu wydajności, bo zdarzają się różne tytuły, gdzie ta wydajność może być zarówno niższa, jak i wyższa. Natomiast jeśli chodzi o taką sumaryczną wydajność, to rzeczywiście. R7250X notuje dość sporą stratę do GTX 750. Mam tutaj Maxwell'a, więc bardzo niski pobór mocy. Stosunkowo nieduże pokłady ciepa wyrzucane na zewnątrz obudowy. Także jest to karta graficzna, myślę, że bardzo fajna, zarówno pod względem ceny, jak i pod względem możliwości. Myślę, że ze spokojem mogę ją polecić właśnie w pocie 4400 zł. Dokładając nieco ponad 100 zł, zyskujecie możliwość zakupu GTX 750 Ti, a więc drugiego Maxwella, który został zaprezentowany w tym samym dniu co GTX 750. Bardzo interesująca karta graficzna. Karta graficzna, która na dobrą sprawę powoda. Dość słabo w porównaniu z R9270 i nadal wypada słabo. Natomiast jeśli chodzi o cenę, ona jest no, dość niska i dzięki temu tylko taka, taka graficzna gdzieś tam się wpasowała w ten przedział cenowy od 500 do 600 zł. Jej głównym rywalem prawdopodobnie będzie R7370, to znaczy R7265. Natomiast w tej chwili jest on droższy od modelu GTX 750 Ti i zaprezentujemy go w kolejnym przedziale cenowym. Wracając jednak do GTX 750 Ti. Karta bardzo interesująca z wielu względów, nie tylko z tego względu, że pobiera naprawdę malutko mocy, po drugie charakteryzuje się dość niskimi temperaturami na rdzeniu w większości modeli niereferencyjnych, po trzecie, wreszcie prezentuje wydajność całkiem interesującą, a po czwarte, no, tutaj zyskujemy model z 2GB pamięcią, która już może mieć w tym przedziale cenowym jakieś znaczenie względem 1GB pamięci. Dlatego też, że karta graficzna w wielu wypadkach pozwala grać no, przy FPS-ie oscylującym wokół 30 40 lat, nawet na wysokich detalach, to już robi różnicę. Ta pamięć wideo może już być wykorzystywana właśnie przy tej karcie graficznej. Model firmy Gigabyte z niewielkim chłodzeniem natomiast spokojnie wystarczy do zapewnienia optymalnych temperatur na wdzeniu. Właśnie przy tej karcie graficznej, przy tym chipcecie, kwestia hałasu. Ona może tutaj być przez nas podnoszona. Niekoniecznie ten hałas musi być najniższy, więc możecie na to zwrócić uwagę, dopłacając kolejne kilkadziesiąt złotych do modelu z lepszym chodzeniem. Natomiast nie polecam wam tego robić, ponieważ dokładając 20-30 złotych więcej, zyskujecie kartę o zupełnie innej wydajności. O tym zaraz się przekonacie dopłacając 30 bądź 40 zł więcej względem modelu GTX 750, otrzymacie kartę graficzną, która nazywa się r 7265 A więc mamy kolejnego rado w zestawieniu. Jest to karta graficzna, która prezentuje ciut większy poziom osiągów od GTX 750 i warto aby sobie to uzmysłowić. Oczywiście dochodzi kwestia teraz miejsc CPU, miejsc GPU, a więc to o czym mówiłem niedawno w temacie bottlenecku. Jeżeli macie miejsca mocno przeżące procesor tam GTX 750 będzie radził sobie lepiej od R7265, co mogliście zauważyć nie tylko w tym temacie obotelnego, ale także w teście GTA V różnych graficznych i procesorów. Natomiast jeśli chodzi o stricte wydajność graficzną, tam bez wątpienia R7265 będzie brylował. W wielu tytułach prezentuje wyższy poziom osiągów właśnie od GTX. 750 Ti. Jeśli chodzi o sam model Sapphire Dual X, ponieważ ja go prezentuję w kwocie 610 zł, jest to interesujący model. Być może na fabrycznych ustawieniach nie będzie najciszszy, natomiast po manualnej już kontroli będzie sprawował się bez zarzutu i naprawdę go polecam w tej właśnie kwocie około 610 zł. Od kilku miesięcy w segmencie cenowym od 600 do 700 zł no, nie ma zmian. Tak naprawdę brynują tu karty leczne jednego producenta i wcale nie są to karty leczne firmy Nvidia, a AMD. Okazuje się, bowiem, że taki model jakim jest R9270, a więc kolejny Radeon na zestawieniu, prezentuje naprawdę wysoki poziom osiągów, no i nie ma tak naprawdę realnej konkurencji, ponieważ po pierwsze jest wydajniejszy zdecydowanie od GTX 360, po drugie wreszcie jest tańszy, a po trzecie jeszcze no, można powiedzieć, że występuje w lepszych modelach e, niereferencyjnych. E, jest to na pewno jego plus. Także w tym momencie prezentuję Wam Asus Radeon R9270 z chłodzeniem DCU. Interesujący model, fabrycznie podkręcony, natomiast sama karta graficzna ma spore rezerwy do OC, ponieważ tak naprawdę R9270 przekształcono w późniejszym czasie w R9270X i stworzono zupełnie inną kartę graficzną, która bazuje tak naprawdę na wydajności, na poziomie osiągów OC, właśnie modelu R9270. W porównaniu z GTX 750 i zdecydowanie wyższy poziom osiągów, a cena 670 zł. Jeśli chodzi o porównanie z R7265. To jest kwestia kilku procent przewagi R9270. No, w końcu mówimy o modelu HD 7870, a nie HD 7870. Strata do R9270X ona jest w kilku procentach. Mówimy tu głównie tylko o wykonaniu overclockingu, który sami możecie wykonać. Nie musicie kupować, nie musicie dopłacać pieniędzy przede wszystkim do modelu, który jest droższy i nie oferuje nic więcej poza zmienionymi po prostu układami chłodzeń względem wersji R9270. Także jeśli chodzi o radony, na razie się na tym zatrzymujemy. Na tym segmencie 700 zł. I za chwilę przeskoczymy już do poważniejszego segmentu za ponad 800 zł. Powiem Wam szczerze, że wybór karty graficznej za 900 zł. jeszcze nie był nigdy tak trudny. Mamy tu w sumie trzy modele kart graficznych, ale pozwolę sobie, że skrócę ten wybór do dwóch modeli kart graficznych a więc do Radona R9380, który zadebutował na rynku kilka dni temu, a na dobrą sprawę zadeputował kilka miesięcy temu w postaci rdzenia Tonga, a po drugie GTX960. Obie karty graficzne od MSI z chłodzeniem Tiger czy też gaming jakimś przerobionym, w końcu nie wiem jak te karty się nawet nazywają, ponieważ tutaj samo MSI miesza dość tymi nazwami. Okej, okay, nie są to gamingi, natomiast możemy to powiedzieć, że to są Armory bądź Tigery. Niech tak będzie. No dobra, ale kwestia wydajności, bo ona jest dla Was na pewno ważna. Mamy tu karty graficzne z 2GB Obie karty graficzne prezentują bardzo różny poziom wydajności. To znaczy, jeżeli oceniamy... Na podstawie widzimy na 3 GON wydajność obu tych kart graficznych, to bez wątpienia z przodu na czele uplasuje się R9380 ze względu na usprawnione testelatory, a także jeszcze kilka innych elementów, które są związane z architekturą GCN, a także przygotowanie tej karty graficznej do tej gry. Natomiast, jeżeli już chcecie grać w GTA V, to tu bez wątpienia lepszą kartą, lepszym wyborem będzie GTX 960. A dlaczego? Ponieważ w mieście tyle narzutu generuje sterownik AMD na procesor, że ten FPS drastycznie spada na kartach rocznych firmy AMD. Jeżeli oceniamy już inne elementy rozgrywki, jest to oczywiście kwestia zupełnie inna, ponieważ czysta wydajność GPU leży ciut po stronie R9 380, ale nie w każdej grze. No i właśnie to jest kwestia tego, że obie karty graficzne prezentują nierówny poziom wydajności. I jeszcze ostatnia kwestia, która dotyczy 2- lub 4GB pamięci. Jeżeli jesteście graczami, którzy grają na 30 fps którzy chcą obciążać GTX 960 w maksymalnym stopniu, to znaczy grać na detalach ultra z godzeniem krawędzi, to okej, okay, warto zainwestować 4GB pamięć, ponieważ w niektórych grach rzeczywiście jej wykorzystanie może przekraczać 2GB. Natomiast jeżeli raczej celujecie w stabilniejsze FPS, w FPS powyżej 5 klatek na sekundę. Jeżeli możecie zagrać na niższych detalach, tu spokojnie wystarczy ta 2GB pamięć wideo. Nie bądźcie przerażeni tym jednym tytułem, jakim jest Shadow of Mordor, ponieważ to on wywołał taką histerię na rynku i to on spowodował nagle, że wszyscy zaczęliście się przejmować tym vram tym wykorzystaniem pamięci. Nie, to jest jeden tytuł. W wielu innych tytułach nie spotkacie się z takim zjawiskiem, nawet GTA-5, gdzie naprawdę na modelach 2GB grało się przyjemnie i nie widziałem problemów na detalach bardzo wysokich, problemów z wykorzystaniem właśnie karty graficznej. Także no, należy to przepuszczać przez grube sito, należy słuchać wszystkich za i przeciw, a także samemu analizować to, co się pojawia w sieci. To wszystko, co dzisiaj chciałem Wam powiedzieć. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinku. Mam nadzieję, że będzie on bardzo, bardzo pomocny przy wyborze odpowiedniej karty graficznej segmentu od 350 do 1000 zł. Myślę, że Kolejny materiał będzie przedstawiał jakiś test podzespołu komputerowego, jaki o tym przekonacie się już niedługo. Morele TV dość no, mocno będzie angażowało się w działalność podczas tego lata, można powiedzieć, że trochę szarego za oknem, natomiast już niedługo mam nadzieję, że będziemy korzystać z upałów, z gorących kąpieli i co? Życzę Wam już powodzenia w zakupie po prostu karty graficznej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Pa!